te czasy minęły? Czemu? Sony Computer Entertainment Europe presents a Universal Interactive Studios production. A game created and developed by Naughty Dog. Crash Bandicoot 4. Witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Fikus, a to trzecia już część Crash Bandicoot. Tym razem Warp z 1998 roku. Więc chciałem wam pokazać, jak gra chodziła i jak wyglądała i w ogóle. Chodzi cały czas o to samo, czyli kryształy. No, korteks. Chyba tym razem będzie inny jakiś boss. Free at last. To był chyba... To jest Aku. A tamten to jest... nie pamiętam. Uka is free. No, Uka. Jego brat. It cannot be. Evil, great evil has come. Jak spieprzają? None dare to fail the break Uka even once. But you, Cortex, you have failed me twice. Great. Uka, it was that infernal. Tak, to jest Uka, a tamten jest Aku. Inside my temple prison, I sent you simple instructions to follow. But you lost the gems, you lost the crystals, and I am... A, bo stracił te kryształy wszystkie, które miał Crash w drugiej części. On this planet. I know we've had a few unfortunate setbacks. And failed. But since your bumbling has managed to set me free. Dźwięk się trochę spóźnia. Dobra, wezmę trochę, bo i tak się trochę to pieprzy. Dobra. Ciśniemy. Więc jak widzicie, w tej części podróżujemy w czasie. Mamy Chiny. Piramidy, przyszłość już, średniowiecze, jakieś Indie czy co tam. No pierwsze średniowiecze, sterowanie jak zawsze, takie same, skok, wieczny zakręt. Tutaj pierwszy level i skakujemy. Crash, why must you always muck in my mud? Dobra, strał go pies. W tej części chodzi o to, co w każdej innej, czyli przerywanie. Bo moim zdaniem ta część i trzecia i pierwsza najlepsze, chociaż wszystkie są dobre moim zdaniem. Chodź tu kurko, chodź. Ach, stały błąd popełnił. Nagrałbym jeszcze dla was kroka, lecz niestety nigdzie nie mogę znaleźć działającego ISO, żeby odpalić to na emulatorze. O, to jest fajne. Losujemy sobie. Pamiętam, te żaby jak pocałują, zamieniają cię w żabę. Tutaj mamy bonusik.
następnym takim crashowym właśnie gier minionej dekady, właśnie gdzie będzie crash, to będzie pewnie Crash Team Racing. Jak widzicie, interfejs się wiele nie zmienił, cały czas ta sama maska. Która za nim podąża. Wszystko po staremu. Ja będę musiał na własną rękę odpalić chyba Playaka jedynkę i znaleźć jakąś ciekawą aplikację, która pomogłaby mi nagrywać z PlayStation albo po prostu na PSP odpaliłbym emulator, bo na PSP to jest bardziej kompatybilne niż na komputerze. O, maskę straciłem. Chyba pierwszy raz. Ja nie lubiłem go strasznie, to już szwaba. O, kryształ. Jedna opudła. Wiecie co, żeby, jak widzicie, w każdym takim epizodzie są 5 różnych takich map, jak widzicie, średniowiecznych. O nie, wodna misja. Nie lubiłem ich strasznie. Żeby was tak nie przynudzać, to właśnie opowiem wam, co mi się wczoraj przydarzyło. Więc dorwał mnie taki głód słodyczy, jak nieraz was może dorwać, nie wiem, czy niektórych dorywa. I zechciało mi się wyjść z domu, żeby sobie kupić coś słodkiego w blisko... po bliskim sklepie osiedlowym. Ja jak ćpun, po prostu jakbym miał w ręku strzykawkę, wchodzę do sklepu, wow, i mówię do kolesia, o kurwa, i mówię do kolesia, niech mi pan da coś najsłodszego w sklepie do 30 zł. On mi przynosi paletę cukru, wielką paletę cukru, właśnie gdzieś za około 3 dychy, a w drugiej siatce energetyki, cukierki i jakąś kolę. Właśnie chyba nawet to. No i jeszcze tak na niego patrzę i tak o chuj mu chodzi, no kurwa, no przyniósł mi paletę cukru. I ja tak, co pan robi? A on, no coś słodkiego pan chciał, do 30 zł. Cały sklep się kurwa ze mnie śmiał. Cały sklep. God! O, maskę miałem. Jak ja to nienawidziłem, jak ja tego kurwa nienawidziłem. A tak się płynie. Popływałem. Cholera twoja. No.
jebać te pudło już. A, to już kuma. A, widzicie? Trochę techniki i człowiek się gubi. Powiem wam, że wielka szkoda, ale niektórych gier w action nie chce mi łapać, jak nagrywam, nie? Kurwa! Dobra, teraz na hardcora. Dawaj, nie ma co się bawić. O nie. Nienawidzę tego. O, o, checkpoint. Dobra. Że którędy? A. O, jaki skuter. Ło! Zajebiste, zapomniałem o tym, że takie coś jest. Długo się kurwa nacieszyłem. Dobra, tym samym. No nie! Teraz skupienie. O, jest, udało się. Już wiecie, czemu ludzie tak się męczyli przy starych grach? Właśnie dlatego. Dobra, mamy naszą motoróweczkę. No i my teraz przestworza. Co to jest? Dobra, kolejny level. Więc moi kochani, ja jestem Fikus, a to było Crash Warped. Jeżeli ktoś by chciał, żebym z którejś z tych gier zrobił stałą, taką dłuższą serię, niech mi powie tylko słowo, ja chętnie zrobię
dzięki za uwagę.